Filip Kozłowski, Kontrapunkt. Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem w studiu Lubelskie TV jest profesor doktor habilitowany Marek Pietraś z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji z Wydziału Politologii Dziennikarstwa UMCS. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, nad Białorusią pojawiły się ciemne chmury, ludzie protestują, miasta zablokowane, pojawiły się już pierwsze ofiary. Straszna sytuacja w kraju, w którym prezydent zdobył 80% poparcia. Znaczy z tymi kolorami chmur to moglibyśmy dyskutować. Jeżeli spojrzymy na to z perspektywy dramatu ofiar, skali cierpień, liczby osób, które zostały poddane represjom, to te kolory chmur są jednoznacznie ciemne. Jeżeli spojrzymy jednak na szansę pewnej zmiany, na budowanie przez społeczeństwo poczucia własnej podmiotowości. Ja tą sytuację, którą mamy na Białorusi, nazwałbym taką nową wersją rewolucji godności na obszarze poradzieckim. Wyraźnie ludzie po 26 latach narastającej i jak pokazały wydarzenia już 9 sierpnia i w dniach, kilku dniach następnych, coraz bardziej brutalnej dyktatury Łukaszenki, ludzie po prostu mają tej dyktatury dosyć. I takim symbolicznym dla mnie momentem, a sprzed kilku czy kilkunastu dni, była sytuacja, gdy dyktator uczestniczył w wiecu w jednej z fabryk w Mińsku, podchodzi do robotnika, który coś nagrywał telefonem komórkowym, krzyczy, próbuje zastraszać, a robotnik mówi do niego: odejdź, odejdź. To jest skala zmian, które w bardzo krótkim czasie takiej swoistej obywatelskiej edukacji, która dokonała się na Białorusi, ludzie, którzy właśnie w imię własnej godności, poczucia podmiotowości powiedzieli dość, dość dyktaturze, dość fałszowaniu wyników wyborów, dość szanowania społeczeństwa, preferencji społecznych. I gdyby spojrzeć na ten stan nastrojów, to te barwy wydają się być bardziej jasne. Jest szansa na zmianę, ale czy ta zmiana się dokona, to wcale nie jest dzisiaj przesądzone, ponieważ dyktator ewidentnie jest zdeterminowany, aby władzy nie oddać i bardzo symbolicznie, myślę, tej symboliki na Białorusi jest więcej, było to, co się stało w minioną niedzielę, kiedy Łukaszenka w kamizelce kuloodpornej z karabinem ogląda demonstrację. Symbolika: nie oddam władzy, a wręcz mogę być gotowy użyć siły, jest bardzo wyraźny. No właśnie, tutaj mamy mowę o dyktatorze. Skoro dyktator i możemy założyć, myślę z całą pewnością, że wybory były sfałszowane, dlaczego przypisał sobie 80%, a nie załóżmy 52%? I tak by mu to dało władzę, a być może nie byłoby tych protestów, albo byłyby mniejsze. To jest, myślę, że kwestia, którą pan redaktor dotyka, to jest taka kwestia z zakresu psychologii władzy dyktatora. Co siedzi w dyktatorze? Jakie myśli? Jaki styl sprawowania władzy? Tu przypomnijmy, Łukaszenko w wyniku demokratycznie wygranych wyborów, tego nikt nie kwestionuje, objął władzę na Białorusi w 1994 roku. Więcej, jako były dyrektor kołchozu, na fali haseł populistycznych, że rozprawi się z tymi, którzy w ramach procesów prywatyzacji wtedy zawłaszczali majątek narodowy, na fali haseł populistycznych zdobył władzę, właśnie wygrywając w drugiej turze, jeżeli dobrze sobie przypominam, chyba gdzieś z przewagą około 80%, miażdżąco. I mijają dwie kadencje. Łukaszenka robi referendum, w którym w istocie zmienia konstytucję,
czyniący siebie właściwie bezterminowo prezydentem. Trzeba powiedzieć, że na obszarze poradzieckim to nie jest wyjątkowa sytuacja. Zwróćmy uwagę na prezydenta Putina w Rosji. Zwróćmy uwagę na wielu innych dyktatorów, Kazachstan, Uzbekistan i tak dalej. Myślę, że Putin dopiero dokonuje tej zmiany, bo on rzeczywiście był dwa dokonuje, lata, później był ale, jego... Ale w istocie już dokonał. W istocie już dokonał. Dokonał. Znaczy pamiętajmy, Putin jest prezydentem od 2000 roku. Z przerwami, tak? Ma te przerwy, z jedno, natomiast tak, stara się zmienić to. Przerwą 4 lat, ale był wtedy premierem i układ był taki, że było wiadomo, że panowie się z Miedwiediewem zamienią na funkcjach, więc na obszarze poradzieckim mamy do czynienia z... w istocie dyktaturami takimi długoterminowymi. Istotnym wyjątkiem tu jest w tym kontekście Ukraina, ale struktury oligarchiczne są odrębnym problemem. I wracając do sedna tego pytania, dlaczego 80%? Bo Łukaszenka wcześniejsze wybory, prawdopodobnie już wybory w 2006 roku były sfałszowane. Wtedy szacuje się, przypuszcza, że Łukaszenka przegrał te wybory 3-4%, ale w przekazie medialnym, w pokazywaniu społeczeństwu wyniku wyborów, a wynik wyborów, czytaj, skala poparcia, jaką mam, Łukaszenka nie schodził poniżej 80%, więc i tym razem uznał, że nie może zejść poniżej 80%, bo w kontekście protestów, a narastającego poparcia dla kandydatki Ciechanowskiej, którego notabene męża Łukaszenka wtrącił do więzienia, Łukaszenka w ogóle wtrącał przywódców opozycji. Opozycjonistów, tak, takich regularnie wtrącał do więzienia. W ten sposób pozbywał się konkurencji politycznej. Proszę pamiętać, jak dobrze sobie przypominam, to były wybory parlamentarne w 2004 roku. Wtedy już przedstawiciele opozycji nie znaleźli się w parlamencie europejskim, w parlamencie tym narodowym. To znaczy, że od kilkunastu lat opozycja politycznie nie jest reprezentowana. W związku z tym Łukaszenka ma, myślę, że w pewnej, w takiej, w swojej tej kulturze politycznej, sposobie myślenia o sprawowaniu władzy, ma pewien problem, jakim jest poparcie społeczne i udowadnianie światu, sobie, Białorusinom, że ma poparcie olbrzymie, właśnie na poziomie 80 i więcej procent, chociaż nie ma tego poparcia. A więc taka psychologia, udowadnianie czegoś, co po prostu nie istnieje, że mam poparcie społeczne. I teraz właśnie mówiliśmy o tym, o tej psychologii dyktatora. I teraz, czy możemy powiedzieć, że era Łukaszenki się kończy, czy raczej zaczyna na dobre? To jest pytanie o scenariusz ewentualnego przejęcia władzy, jeżeli do przejęcia władzy dojdzie. Natomiast w sensie mentalnym, w sensie myślenia Białorusinów, myślę, że dla zdecydowanej większości społeczeństwa era Łukaszenki się skończyła. Oni nie chcą Łukaszenki. Natomiast problem nie jest taki prosty, że dziesiątki, setki tysięcy protestantów wychodzą na ulicę, mówią nie. Te podziały na Białorusi są bardziej złożone. Są grupy społeczne, które wyrosły przy dyktaturze, które w istocie żyją z dyktatury, które wspierają dyktaturę. Jest taka grupa, którą socjologicznie nazywa się tak zwanymi prikorytnikami, czyli tacy, którzy, mówiąc trochę nieelegancko, są przy korycie, są przy władzy, wiążą się z tą władzą, korzystają materialnie z władzy, z pewnych prestiżów, apanaży i to są ludzie, którzy popierają Łukaszenkę. Największym wyzwaniem, z którym dzisiaj ma chyba Łukaszenka, to jest wierność aparatu państwa. Czy aparat państwa, który stworzył, będzie do końca mu wierny? Czy pojawiają się rysy w funkcjonowaniu aparatu? To jest to zaplecze, które wspiera Łukaszenkę. Oczywiście służby specjalne, OMON-owcy,
którzy niechlubnie się zapisali i oni wzmogli represje w pierwszych dniach po ogłoszeniu wyników wyborów, wzmogły determinację Białorusinów. Tym razem Białorusini się nie dali zastraszyć. No i oczywiście w tym wszystkim pojawia się także kwestia mediów, zdolności kontrolowania mediów. Jest jeszcze jeden czynnik. To jest czynnik zewnętrzny, to jest geopolityka. Jeżeli mówimy o wydarzeniach na Białorusi, to proszę pamiętać, że nie są to wydarzenia, które dotyczą tylko i wyłącznie spraw wewnętrznych Białorusi. To jest kwestia ciągle nieukształtowanego ładu na obszarze poradzieckim, zmian, które się dokonują, państw, które próbują się wyrwać z strefy wpływów Rosji, przykład Ukrainy. Rosja reaguje z zwiększoną uwagą na to, co dzieje się na Białorusi, tym bardziej, że pamiętajmy, Białoruś i Rosja od w istocie 2000 roku są państwem związkowym, takim rodzajem konfederacji. Na podstawie podpisanej umowy dalej Białoruś ma gwarancję bezpieczeństwa Rosji, łącznie 6 państw, które utworzyły, wcześniej to był tak zwany Układ Taszkiński, później układ od 2002 roku, Układ o Bezpieczeństwie Zbiorowym, czyli istnieją pewne więzi formalne i zobowiązania formalne Rosji obok tych preferencji geopolitycznych w odniesieniu do Białorusi. I mamy wyraźnie do czynienia z sygnałami wsparcia Putina, prezydenta Putina, Rosji dla Łukaszenki, bo jest on gwarancją jednak utrzymania tych więzi geopolitycznych, mimo że relacje między Białorusią a Rosją nie są łatwe, a prezydent Łukaszenka nie jest takim faworytem prezydenta Putina. Pamiętajmy, w 2002 roku Rosja zaoferowała Białorusi wstąpienie do Federacji Rosyjskiej jako jedna z kolejnych guberni. No, na to Łukaszenka nie mógł sobie pozwolić i w związku z tym czasami tak balansował między Rosją a Zachodem, wysyłając pewne sygnały, chęci zbliżenia. Tak, właśnie on się bardzo długo utrzymał przez to, że lawirował między Rosją wschodem, a Zachodem. Ale teraz jednak pokazał, że Putin jest dla niego ważniejszy i tutaj bym chciał wpleść wątek Polski do tej rozmowy. Bo Swietłana Cichanouska uciekła na Litwę jednak, a nie do Polski, co troszeczkę pokazuje ten stopień Polski na arenie międzynarodowej. To znaczy, ja bym chciał powiedzieć, to kilka wątków pan redaktor poruszył. Po pierwsze, proszę pamiętać, jaką rolę w tych działaniach propagandowych pełni Polska dzisiaj, w działaniach propagandowych Łukaszenki. Jest straszakiem, jest elementem zagrożenia zewnętrznego. Polska to NATO, to Unia Europejska, ale przede wszystkim NATO. Proszę zwrócić uwagę, Łukaszenka dokonuje przegrupowania wojsk w pobliżu granicy z Polską, próbując wysłać sygnały do dwóch adresatów, w moim rozumieniu. Po pierwsze, do własnego społeczeństwa. Istnieje zagrożenie zewnętrzne. Zwróćcie uwagę, destabilizując państwo, co robicie, narażacie państwo na zagrożenie zewnętrzne, istnieją wyraźnie określeni wrogowie Białorusi. Tak, mówił, że wśród zatrzymanych były SMS-y z polskich numerów. Dokładnie tak. No i Polacy też zostali, dziennikarze nasi byli zatrzymywani. Ale to jest także sygnał wysłany do prezydenta Putina. Uważaj, masz zobowiązania w ramach właśnie Traktatu o Bezpieczeństwie Zbiorowym i jesteśmy zagrożeni. Przy czym pamiętajmy też o tym, że to jest charakterystyczne dla takich systemów dyktatorskich, gdzie trzeba społeczeństwu przykręcić śrubę, to jednym z pretekstów jest wskazywanie na zagrożenie zewnętrzne. Łukaszenka to robi. A więc to jest jakby ten kontekst, w którym występuje Polska. Ale jest jeszcze inna kwestia jakby naszej roli. I trzeba powiedzieć, że rola Polski w tej kwestii, mimo prób inicjowania pewnych działań Unii Europejskiej, przypomnieliśmy sobie, że istnieje Trójkąt Weimarski, można by było inicjować pewne działania,
to rola Polski, niestety z przykrością to stwierdzam, jest marginalna. To jest także skala jakby zmiany naszej pozycji międzynarodowej i możliwości oddziaływania na ten obszar poradziecki. Jest w tym zawarta pewna symbolika, zwłaszcza jeżeli porównamy naszą rolę, którą odegrała Polska w czasie pomarańczowej rewolucji, przyczyniając się do, mówimy o okresie 2004-2005 na Ukrainie, przyczyniając się do powtórzenia wyborów, świetny manewr z taką europeizacją reakcji, włączenie Unii Europejskiej. I jeżeli przypomnimy sobie, jaką rolę odegrała Polska po raz kolejny w 2014 roku, jeżeli chodzi o Euromajdan i w istocie odsunięcie od władzy prezydenta Janukowycza, to była kreatywna rola. Natomiast dzisiaj nas niestety nie ma. Jest to także przykre z tego względu, że gdy weszliśmy do Unii Europejskiej, wcześniej staliśmy się członkiem NATO, to takim ważnym elementem z punktu widzenia polityki zagranicznej Polski stało się poszukiwanie jakby naszej tożsamości w polityce zagranicznej. W czym możemy się specjalizować, będąc członkiem i NATO, i Unii Europejskiej? I uznaliśmy, że współkształtowanie kierunku wschodniego i polityki zagranicznej NATO i Unii Europejskiej. Stąd też inicjatywa Partnerstwa Wschodniego razem ze Szwecją. I mieliśmy aspirację do odgrywania pewnej istotnej roli w środowisku międzynarodowym właśnie na tym kierunku wschodnim. Dzisiaj z tych aspiracji niestety niewiele pozostało. Niestety na aspiracje uległy. Natomiast wróćmy jeszcze do Białorusinów, konkretnie do tego społeczeństwa, które teraz jest w ciężkiej próbie tak naprawdę. Na czym powinni się skupić ci ludzie? Na jeszcze większych protestach? Jakie powinny być następne kroki tego społeczeństwa? Myślę, że wielu zadaje sobie dzisiaj pytanie, jaką przyjąć formułę sygnalizowania sprzeciwu, ale także formułę przejęcia władzy. Ja chcę powiedzieć, że Białorusini wykazują się olbrzymią polityczną dojrzałością, protestując pokojowo. Gdyby dochodziło do rozruchów, i tu istnieją obawy, że siły porządkowe mogą prowokować takie rozruchy dawałyby dyktatorowi pretekst do użycia siły. Przecież on odpowiada za bezpieczeństwo państwa. No tak, że mamy zdjęcia, gdzie ludzie rzeczywiście są pobici, zakrwawieni. Tak. Twittera od tego to jest element zastraszania społeczeństwa. Natomiast gdyby społeczeństwo w tych manifestacjach zaczęło prowokować siły porządkowe, zaczęło awantury na ulicach, palić samochody, jakby uwalniając pewną energię protestu, sprzeciwu, dałoby to pretekst. Myślę, że on czeka na to i jest rozczarowany, że Białorusini są tak dojrzali. Więc jeżeli pan mnie pyta, co mają robić, protestować pokojowo, wytrzymać w proteście pokojowym. Ale druga jest kwestia, to jest kwestia planu na przejęcie władzy. I wydaje się, że tutaj bez pewnego konsensusu międzynarodowego, bez interwencji społeczności międzynarodowej, bez także zaangażowania Rosji, nie wbrew Rosji, ale z udziałem Rosji na zmiany na Białorusi będzie trudno. To, co dzisiaj jest wyzwaniem, to jest formuła przejęcia władzy i to, co jest takim pomysłem, który próbuje realizować tak zwany ten komitet koordynacyjny sił opozycyjnych, to jest przeprowadzenie nowych wyborów, nowych, uczciwych wyborów, czego Łukaszenka nie akceptuje. Ale to jest ważny kierunek działania, nowe, uczciwe, demokratycznie przeprowadzone wybory, bo chodzi o to, żeby nowy przywódca Białorusi miał społeczną legitymizację, społeczną akceptację
Łukaszenka jest świadomy tego, że przeprowadzone wybory, uczciwe wybory, oznaczają jego porażkę. Zresztą on przegrał te wybory i niewykluczone, że niektóre wcześniej. I tu jest pytanie, jak skłonić Łukaszenkę do ponownych wyborów, do akceptacji przeprowadzenia tych wyborów. Moim zdaniem bez udziału społeczności międzynarodowej będzie to bardzo trudne, bo jednocześnie jest pytanie takie, co Łukaszence można zaproponować, czy ewentualnie on jakie warunki może postawić, żeby jednak zgodził się na przeprowadzenie wyborów, czyli w istocie na oddanie władzy. To są te znaki zapytania. I chcę powiedzieć, że dzisiaj sytuacja na Białorusi jakby w żaden sposób nie jest przesądzona. Czy Łukaszenka powiedział, że nie dojdzie do powtórzenia wyborów, że może co najwyżej przeliczyć głosy w komisjach, w których jest prawdopodobieństwo. Ale nie ma już tych głosów. Ale nie ma już tych głosów. Natomiast aspektem, który wydaje się być na niekorzyść Łukaszenki, jest to, że większość przedsiębiorstw jest państwowa. A mamy też właśnie strajki, o czym pan profesor wcześniej mówił, w zakładach pracy, które są państwowe. A tutaj, jeżeli będzie strajk, no to leży gospodarka po prostu całego państwa, więc tutaj musi się dogadać, prędzej czy później. Tak, znaczy czas, no właśnie, czy działa na korzyść strajkujących, czy działa na niekorzyść Łukaszenki? Tutaj też trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Wydaje się, że poziom determinacji społecznej jest bardzo wysoki, ale jak długo będzie trwał? Łukaszenka liczy na to, że ludzie w końcu się zmęczą. On natomiast nie może wysyłać sygnałów zachęcających do oporu, że może jest nadzieja, że może zaakceptuje, że może jak mi coś zaproponujecie, to ja się zgodzę na te wybory. Z punktu widzenia jakby psychologii gry o władzę, Łukaszenka nie może i to robić, wykazać jakiegokolwiek elementu słabości. Stąd też myślę, że ten karabin w ręku, jakby pokazanie, jak mocno jestem zdeterminowany w utrzymaniu się przy władzy. Z drugiej strony ten karabin był nienaładowany. No tego do końca nie wiemy, bo najpierw nie było w nim magazynku, później magazynek się pojawił, czy pusty, czy nie. Ja przynajmniej nie mam informacji. Ale zwracam też, myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że to, co się dzieje na Białorusi, jest bardzo poważnym problemem, procesem społecznym, procesem budowania społeczeństwa obywatelskiego, buntu sprzeciwu, ale temu towarzyszy też także spektakl psychologiczny, taka psychologia gry o władzę, kto ustąpi wcześniej. I mamy do czynienia, moim zdaniem, obecnie z takim chyba trochę okresem przejściowym, takim wyczekiwaniem, takim umacnianiem się na pozycjach i znak zapytania, co dalej. A efekt protestów i sprzeciwów społecznych, chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, wcale dzisiaj nie jest przesądzony. Nasza rozmowa jest bardzo treściwa, natomiast czas nas nagli. Zgodzimy się na pewno, że sytuacja u naszych sąsiadów jest dynamiczna i poważna. I nieobojętna dla Polski. Łączymy się z nimi w tej walce. Dzisiaj moim gościem w studiu był profesor Marek Pietraś z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Żegnam się również z Państwem. Do zobaczenia.